15 lat temu Henio Macała wraz ze swoimi koleżankami i kolegami śpiewającymi w młodości, ciągle aktualnej, w reprezentacyjnym dolnośląskim zespole pieśni i tańca Wrocław, postanowili kontynuować swoją pasję i w dalszym ciągu śpiewać. Młodość wprawdzie nieco przeminęła, ale talent i uroda pozostały, o czym się Państwo za chwilę przekonacie. I tak wychodząc z tego założenia, założyli chór kameralny. Po pewnym czasie grupę zasilili nowi pasjonaci. Chóry najczęściej dzielą się na takie, które często, ku rozpaczy zresztą słuchaczy, muszą śpiewać, oraz na takie, które śpiewać kochają. Nasz chór niewątpliwie należy do tych, który kocha i potrafi śpiewać. Do prowadzenia chóru namówili koleżankę z zespołu Wrocław, Ewę Grygar, dziś dostojną profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, no i się zaczęło na poważnie. Kiedy już powstał chór, to należało go jakoś nazwać. Chórzystka Dana Dzikielewska zaproponowała nazwę Piastuny od nazwy ośrodka, w którym chór działa, oraz od piastowskiego grodu Wrocław. Wszyscy nazwę przyjęli przez aklamację. Dobrym duszkiem chóru jest nasza koleżanka, nauczyciel akademicki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dr Marysia Zawartko, która, kiedy Ewa nie może, to Marysia może zawsze. Oczywiście nie jest to próba trywialnego żartu, lecz podkreślenie jej walorów jako dyrygenta. Członkowie chóru to w większości uczniowie profesora Jerzego Zabłockiego oraz jego kontynuatorów, a raczej kontynuatorek, pań profesor Marii Oraczewskiej i profesor Haliny Bobrowicz, zatem nic dziwnego, że w pierwszej kolejności zespół sięgnął po utwory zaaranżowane przez pana profesora Jerzego Zabłockiego i przygotował program piosenek patriotycznych zatytułowany Kwiaty Polskie, nagrywając przy akompaniamencie znanego akordeonisty Mariana Szczebaka swoją pierwszą płytę pod tym tuwimowskim tytułem. Od tego wydarzenia zaczęły się liczne koncerty w kraju i za granicą. Po jednym z nich ktoś powiedział, że wyśpiewaliście kawał trudnej, ale także pięknej historii Polski, poczynając od pieśni z okresu powstania listopadowego i styczniowego, poprzez pieśni regionowe, pieśni śpiewane w Powstaniu Warszawskim oraz na innych frontach II wojny światowej, a kończąc polonezem Piękny jest nasz kraj, pochodzącym ze śpiewogry Jana Nepomucena Kamińskiego i Józefa Baszny pod tytułem Skalmierzanki, czyli Kroniki Zwierzynieckie, napisanej w 1828 roku. Inspiracją dla drugiego programu był napisany przez profesora z myślą o zespole pieśni i tańca Wrocław, ale niezrealizowany Skarbiec Polski, czyli wiązanka melodii sprzed wieku. Prapremiera miała miejsce dnia 27 marca 2011 roku. Członkowie zespołu, Leszek Dzikielewski i Henio Macała, w chwilach wzruszeń, no wzmocnionych baśniowym płynem, wymyślili, aby prezentację tego programu przedstawić w konwencji Biesiady Staropolskiej. O stroje z epoki zadbała Jola Macała. Dzięki wielu staraniom udało się pozyskać kostiumy z opery wrocławskiej, konkretnie ze spektaklu Straszny Dwór. Chórzyści z zespołu Piastuny, ubrani w charakterystyczne stroje polskiej szlachty, podkreślali przynależność do narodowej tradycji, odniesienie do czasów, w których noszono ubiory wskazujące na urodzenie, określony status społeczny i pełnioną funkcję. Wyróżniające się elementy takiego stroju to żupan, kontusz przepasany pasem, bogato ozdobiona czapka oraz wysokie skórzane buty. Istotną rolę spełniał kolor ubioru, zarezerwowany niegdyś wyłącznie dla wysoko urodzonej szlachty. Z tym właśnie programem chór z solistami Czesią Nowak i Florkiem Kublikiem wielokrotnie i udanie występuje. Trzecim programem wykorzystującym opracowania profesora Jerzego Zabłockiego to Biesiada Ludowa. Okazją do jej powstania była obchodzona w 2014 roku 200. rocznica urodzin Henryka Oskara Kolberga, etnografa, folklorysty i kompozytora. Kolberg, Duńczyk zauroczony polskim folklorem, jako pierwszy badacz usystematyzował go, podzielił według regionów i opisał w obszernym dziele, które nazwał Lud. Program Biesiada Ludowa stał się powrotem do źródeł muzycznych kameralnego chóru Piastuny i repertuaru wykonywanego przed laty w reprezentacyjnym dolnośląskim zespole pieśni i tańca Wrocław.
Scenariusz przygotowany przez Henryka Macałę wprowadził słuchaczy w folklorystyczną wędrówkę po różnych regionach Polski, utrzymaną w zupełnie innej konwencji niż programy wcześniej wykonywane przez zespół Wrocław. Zaprezentowano muzycznie bloki tematyczne, przeplatane humorem ludowym, czasem sowizdżalskim, nawiązującym do wykonywanych pieśni. Narracją łączącą całość stanowiły pieśni i sceny w wykonaniu chórzystów. Widowisko rozpoczynała wiązanka piosenek rzeszowskich, zakończona występem naszych kolegów, dawnych tancerzy zespołu Wrocław, w strojach z tego regionu. W programie wykorzystano i prezentowano po kolei regiony Lublina, Krakowa, Górnego Śląska, w tym Śląska Cieszyńskiego i Opolskiego, a także Mazury Ludowe z Mazowsza, repertuar Kujaw, Warmii, Mazur, Opoczna i Wielkopolski. Koncert kończyły utwory dolnośląskie z czasu, gdy ziemie te miały inne niż obecnie geopolityczne położenie. W 2012 roku kameralny chór Piastuny został zaproszony do udziału w międzynarodowym projekcie muzycznym polsko-niemiecko-czeskim pod nazwą Chorus Festival razem z chórami z Chemnic oraz Pragi. Projekt zakładał przygotowanie przez poszczególne zespoły następujących dzieł: Carmina Burana, Carla Orfa i Missa Criolla Ariela Ramireza. Amatorskie chóry po wspólnych warsztatach wystąpiły z tym programem w Stadthalle Chemnic 19 października 2013 roku z udziałem solistów Katarzyny Dondalskiej i Piotra Kusiewicza. W 2015 roku w Pradze połączone chóry zaprezentowały pierwszą litanię ostrobramską Stanisława Moniuszki z udziałem Joanny Zawartko-Kołodziej, Marii Zawartko, Marcina Czopki i Pawła Kołodzieja, pedagogów i studentów Akademii Muzycznej imieniem Karola Lipińskiego oraz utwory z cyklu Pieśni Morawskie Antonina Dworzaka Zelenaj se Zelenaj. W ramach Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz zaprosił zaprzyjaźnione chóry z Czech i Niemiec na trzeci etap festiwalu Chorus Festival do Wrocławia. Współorganizatorami byli także Narodowe Forum Muzyki, Akademia Muzyczna imieniem Karola Lipińskiego oraz Stowarzyszenie Noni Solo Pane Vidit Homo. W stolicy Dolnego Śląska ponownie wykonano dzieło Carla Orfa z udziałem połączonych chórów, chóru Gaudium z Pragi, Capelli Cantorum z Chemnic, Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej, Kameralnego Chóru Piastuny, Chóru Chłopiącego Narodowego Forum Muzyki, Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej imieniem Karola Lipińskiego oraz solistów Olgi Ksenicz, Piotra Łykowskiego i Michała Błockiego pod batutą Marka Pijarowskiego. Po koncercie odbyło się integracyjne spotkanie wszystkich chórów na kortach tenisowych na Pilczycach. Mimo bardzo zimnej, jak na majową porę roku pogody, atmosfera była gorąca i radosna. Stugębna plotka głosi, że wpływ na to miały jakieś baśniowe płyny. Ludzka zawiść nie zna granic. Kolejnym udanym programem był koncert słowno-muzyczny zatytułowany To właśnie ona, zorganizowany z okazji stulecia rocznicy odzyskania niepodległości. Chór piosenkami przywołał historię Polski, poczynając od powstania listopadowego, kończąc na dziejach najnowszych. Nazwa programu to tytuł piosenki napisanej dla chóru specjalnie na tę okoliczność przez Jerzego Skoczylasa, znanego wrocławskiego poety i aktora. Wybrane i zaprezentowane piosenki i pieśni połączyła zgrabna narracja opisująca ważne wydarzenia historyczne, charakterystyczne dla poszczególnych okresów. Jednak te programy to nie wszystko. Repertuar chóru jest różnorodny. Można go usłyszeć w kościele, wykonujący na mszy Gaudem Mater Polonia, Ave Verum Corpus Mozarta, msze Józefa Świdra oraz inne pieśni religijne, piękne kolędy, ale także utwory musicalowe. Od wielu lat chór przygotowuje programy świąteczno-pastorałkowe, które prezentuje w czasie Wigilii dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych.
15-lecie swojego istnienia chór brał udział w setkach koncertów i różnych wydarzeniach artystycznych na terenie całej Polski, występując na festiwalach osiedlowych, w domach kultury, w klubach seniora, w szkołach na benefisach w ramach organizowanej Wrocławskiej Księgi Pamięci z inspiracji niestrudzonej redaktor Wandy Ziembickiej oraz w tak szacownych miejscach jak Narodowe Forum Muzyki, w sali koncertowej Radia Wrocław, w Katedrze Wrocławskiej, Lwowskiej czy w sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza. Chór jest ambasadorem kultury polskiej za granicą. Koncerty na Litwie, w Wilnie, w Kościele Świętego Ducha i w Domu Polskim, w Nemęczynie, zamieszkałym w większości przez Polaków, w Gaju, Kownie i w Trokach. Koncerty w Niemczech, w Chemnitz, w Stadthalle, w Czechach, w Pradze, w Amfiteatrze Ogrodów Senackich, na Ukrainie, na Lwowskim Rynku, w Katedrze i na specjalnej audiencji u arcybiskupa archidiecezji lwowskiej, Mieczysława Mokrzyckiego. W Holandii, w miejscu spoczynku polskich żołnierzy poległych w bitwach II wojny światowej, w Raalte, Arnhem i w Bredzie w kościele świętego Wawrzyńca. We Włoszech, na międzynarodowej wystawie Expo w Mediolanie przy bardzo licznie zebranej publiczności. W Gruzji, w Batumi, w teatrze i na międzynarodowych targach turystycznych. Ostatni pełny wrażeń wyjazd to Białoruś, miejsce urodzenia wielu znakomitych Polaków. Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kleofasa Ogińskiego, Romualda Trauguta, Elizy Orzeszkowej, Sergiusza Piaseckiego, Walentego i Melchiora Wańkowiczów oraz noblisty Czesława Miłosza. Trasa przez Białoruś wiodła przez Grodno, Wasyliszki, Mińsk do Rakowa na Festiwal Kultury Pogranicza pod nazwą Rakowski Fest 2019 oraz do Oszmian, miasta w 70% zamieszkałego przez Polaków na Święto Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie chór uświetnił swoim śpiewem sumę odpustową i dał dwa koncerty na 13. Festynie u Królowej. Zarówno w Rakowie i w Oszmianie obecny był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski. W powrotnej drodze odwiedziliśmy Lidę, Nowogródek, jezioro Świteś oraz przepiękne zamki wpisane na prestiżową listę dziedzictwa UNESCO w Mirze i Nieświeżu. Chór z powodzeniem uczestniczy w różnego rodzaju festiwalach i przeglądach. Do najbardziej prestiżowych należy zaliczyć Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr Lago di Garda we Włoszech, wspomniany już Festiwal Kultur Pogranicza w Rakowie na Białorusi, przeglądy chórów osiedlowych i przeglądy pozytywnie zakręconych seniorów organizowanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w którym chór Piastuny dwukrotnie zdobył pierwszą nagrodę w 2015 i w 2016 roku oraz Grand Prix na przeglądzie chórów senioralnych. Z okazji jubileuszu 10-lecia chóru pracę zespołu docenili minister kultury i dziedzictwa narodowego, odznaczając członków odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz srebrną odznaką Gloria Artis prowadzących chór Ewę Grygar i kierownika Henryka Macałę. Prezydent Wrocławia odznaczył panią Ewę Grygar odznaką Wrocław z wdzięcznością. Poza wydarzeniami artystycznymi zespół stanowi zintegrowaną grupę towarzyską, obchodzącą wspólnie imieniny, urodziny oraz spotkania świąteczne, ale też niestety smutne, kiedy przychodzi nam żegnać naszych kolegów, których Bóg powołał w szeregi chórzystów anielskich. Na spotkaniach rozmawiamy, śpiewamy, opowiadamy dowcipy, ale też znajdujemy czas na czytanie literatury klasycznej. Z niedosytem zmierzamy do końca tej prezentacji, bo nie sposób w tak krótkim czasie pokazać wszystko, co się wydarzyło w tym właśnie 15-leciu. Z każdego wydarzenia, w którym bierze udział chór Piastuny, można przygotować bardzo obszerny i interesujący reportaż. Warto też podkreślić, że wokół naszego zespołu zawiązał się wierny fanklub, który towarzyszy nam na naszych koncertach w kraju i w ograniczonym składzie za granicą. Na zakończenie zacytujemy tekst naszej koleżanki Eli Niewolskiej, która uczestnicząc z nami w projekcie Polskie Drogi w roku stulecia odzyskania niepodległości w Holandii, tak napisała w artykule: Polskie Drogi w Królestwie Niderlandów.
Dziękuję organizatorom wycieczki za piękną podróż do przeszłości, za to, że o mnie pamiętali i zaprosili na wspólne przeżywanie naszej historii. Dziękuję wspaniałemu chórowi Piastuny, którego członkowie niczym Ordon na swojej reducie stoją wiernie na straży polskiego dziedzictwa, poświęcając własny czas na próby i występy, aby obdarzyć widzów programem zawierającym skarby polskiej kultury. Dziękuję za wszystkie wzruszenia, piękny śpiew i rodzinną atmosferę w trakcie całej podróży. My również dziękujemy wszystkim nam życzliwym, wszystkim, którzy nas słuchają i wspierają, przede wszystkim miastu Wrocław z prezydentem Jackiem Sutrykiem na czele i Urzędowi Marszałkowskiemu Dolnego Śląska. Za Johannem Wolfgangiem Goethe powtarzamy: gdzie usłyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca ludzie mają. Źli ludzie, wierzaj mi, nigdy nie śpiewają. Państwu, ja wiem, że nie zasłaniaj, Heniu, i tak już, a chyba, że chcesz zasłonić, słusznie. Ja wiem, dlaczego on zasłania, bo ja wyglądam, jak wyglądam. Ja wiem, że państwo spodziewaliście się Grażyny Torbickiej, ale Macała jest oszczędny i wynajął mnie. Oczywiście nie jestem tak atrakcyjny jak Grażyna Torbicka, ale próby trwają, żeby to się zmieniło na lepsze. Proszę państwa, pozwolicie państwo, że ja sobie siądę, bo poza lekką demencją mam również niezbyt sprawne nogi. A po drodze opowiem państwu historię następującą. Otóż Cortés, podbijając Imperium Azteków, spowodował następującą rzecz. Mianowicie w czasie rozmów, o widzę znajomych, w czasie rozmów z indyjskimi wodzami, on niewielkiego wzrostu przyjął taką zasadę, że on stał, a oni musieli siedzieć. W ten sposób ich dominował w pewnym sensie. No ja bym się nie ośmielił państwa dominować, dlatego ja też będę siedział, tak jak i państwo. A na początek pozwolę sobie, założywszy oczy, przywitać wszystkich zgromadzonych, ale przede wszystkim w osobach takich jak... Dzień dobry, pan Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dzień dobry. Taka uwaga techniczna. Niech leży, to później się pozbiera. Chwała Bogu, że nie moja robota. Chciałem taką tutaj techniczną przyjąć zasadę. Jeśli ktoś jest nieobecny na sali, niech się zgłosi i mi powie, żebym niepotrzebnie go przedstawiał państwu. Witam pana Jacka. O, znowu Jacek. Pan Jacek Świat, poseł. Dzień dobry, panie pośle. Pan Jarosław Krauze. Dzień dobry. Pan Bohdan Aniszczyk. Rany boskie, ile razy ja pana witałem. No, tak. Już za długo na świecie żyję. Pan Radosław, znaczy ja oczywiście. Pan Radosław Michalski. I tu mam ciekawą zapowiedź, przygotowaną zresztą przez Macałę, gdzieżbym ja się ośmielił sam na coś takiego wpaść. Mianowicie witam najbliższych sąsiadów
Henia i Ośrodka Kultury, mianowicie panią dyrektor 6 liceum i pana Adama Grela. Tak zostali przedstawieni. Witam panią dr Marię Zawartko i panią profesor Iwonę Polak. Dzień dobry panią. Chciałem też taką pewną niesprawiedliwość prostować, mianowicie ten chór funkcjonuje jako chór seniorów. No panowie wyglądają na seniorów, ale panie są piękne i młode i tego się będziemy trzymać, to na wszelki wypadek to państwu mówię. Proszę państwa, dzisiejsza uroczystość miała się odbyć w zeszłym roku, czyli obchodzimy 15-lecie w 16-leciu. To taka ciekawa figura stylistyczna. A to podobno ze względu na COVID, a przecież jak mówił klasyk, tego COVID-u nie ma. Możemy spokojnie wszystko robić, on nie ma jego. Nawet taką dosyć pokrętną polszczyzną to było wygłoszone. Tego, przepraszam, rozpakowuję teczkę z moją pamięcią. Jakbym coś zabawnego powiedział, to można się śmiać, ale nie przypuszczam. Tak, proszę państwa, uzupełniając tę prezentację, chciałem przekazać informację następującą. 16 października bieżącego roku chór zdobył złoty dyplom na ogólnopolskim konkursie churalnym w ramach ogólnopolskiego oczywiście Forum Churalistyki Wrocław Miastem Muzyki w kategorii właśnie chór seniorów, ale to już wyprzedziłem tę zapowiedź, że tam nie są seniorki, broń Boże, tylko panie po prostu urocze i bardzo atrakcyjne. Przy okazji sobie przypomniałem, bo to u mnie ta pamięć różnie funkcjonuje, że na sali jest dwóch ludzi, których chcę przywitać szczególnie serdecznie. Mianowicie jeden to jest Jerzy Skoczylas, mój kolega z redakcji. Wbrew pozorom jest cholernie łasy na takie zaszczyty. Nie, to nieprawda, to taka towarzyska złośliwość z mojej strony. Bardzo się lubimy od lat, aczkolwiek nie wiem za co. A drugi z gości szczególnych jest znany jako prezes Kozłowski, wyjątkowo wredna postać w serialu Kiepscy, Andrzej Gała. Cwaniak czai się z tyłu tam. Proszę państwa, i tak, koncert dzisiejszy będzie składał się z dwóch części niejako. Pierwsza część to są piosenki patriotyczne o Wrocławiu, co wychodzi na jedno, bo prawdziwi patrioci kochają Wrocław bardzo. Ja kocham ogromnie, pomimo tego, że mieszkam na ulicy Kiełbaśniczej, czyli w centrum centralnego garażu Wrocławia. Natomiast druga część, to mnie trochę dziwi, bo to będą piosenki obcojęzyczne, a kolejny, prawda, klasyk mówił, że nikt nam nie będzie mówił w obcych językach, co mamy robić. Ale jak sądzę, piosenki nie są z tej kategorii logiki specyficznej, także piosenki można śpiewać. Proszę państwa, zanim chór zacznie śpiewać, a śpiewa bardzo dobrze, to powiem państwu, jakie będą dwie pierwsze piosenki, a nawet trzy pierwsze piosenki. Mianowicie pierwsza to na motywach pieśni Wincentego Pola, pieśni o ziemi naszej, a czy znasz ty, bracie młody. Muzykę skomponował oczywiście wrocławianin, profesor Jerzy Zabłocki. Natomiast kraj rodzinny matki mej, tu chcę prosić Jurka, żeby to potwierdził, jak byliśmy w Australii, bo ta piosenka powstała w Australii właśnie. Autorami jest małżeństwo, mianowicie słowo napisała pani Helena Mikucka, a muzykę stworzył Tadeusz Mikucki. Ta pieśń jest bardzo popularna wśród Polonii z całego świata, szczególnie popularna w Australii. W którym ośrodku polskim nie byliśmy, znaczy w którym mieście Australii nie byliśmy, tam w wykonaniu dwóch klubów polonijnych, bo oczywiście są skłóceni tradycyjnie, zawsze była wykonywana jako najważniejsza ta właśnie piosenka. A trzecia piosenka to Pożegnanie Ojczyzny Michała Ogińskiego. Pomijam drugie imię, Kleofas, bo jak można dziecku tak dać na imię?
No, jest to jeden z najbardziej znanych polonezów. Szczególnie go nie lubię, bo na studniówce musiałem go tańczyć z jedną koleżanką, której szczerze nienawidziłem. Zamiast naszym oficerem od przysposobienia wojskowego już się wstępnie upić na zapleczu klubu oficerskiego przy ulicy Pretwica. Ale Pożegnanie Ojczyzny to wyjątkowo piękny polonez rzeczywiście. Tutaj widzę, że Macała mi jeszcze dołożył Znaszli ten kraj z muzyką Moniuszki i ze słowami Adama Mickiewicza. Obaj Polacy, ale na Kresach urodzeni. A jeden nawet zmarł na Kresach, a drugi w Paryżu. No snobizm nie zna granic przecież. A piękna nasza Polska cała składa się z dwóch części. To jest z pieśni Janusza Wincentego Pola, który oczywiście jest autorem tego tekstu, chociaż krążą plotki, że on był mało zdolny i wszystko pisała mu żona. To w ten sposób podlizałem się żeńskiej części widowni. Myślę, że mi się udało. To autorem tekstu jest, jak już powiedziałem, Wincenty Pol, natomiast nie ma takiej do końca pewności, czy i kto napisał muzykę. Plotka głosi, że Józef Sierosławski, przy tym pozostańmy. Natomiast Ukochany kraj to jest piosenka ze wczesnych lat 50. Słowa napisał Konstanty Ildefons Gałczyński w chwilach słabości. On miał taką przypadłość bardzo męską. A muzykę skomponował Tadeusz Sygietyński. To była bardzo popularna piosenka w czasach mojej młodości, czyli wczesnych latach 50., bo ona była taka z założenia optymistyczna i bardzo jak na owe czasy patriotyczna. Proszę Państwa, mała ojczyzna to bardzo ważna rzecz w życiu każdego kraju, ponieważ z tych cegieł nazywających się samorządami powstaje silny, mądry i bardzo dla nas ważny kraj. Dlatego poświęcimy również fragmenty tego koncertu sprawom naszym, sprawom wrocławskim. Szkoda, że nie ma tu tekstu Andrzeja Waligórskiego, a napisał parę tekstów i ktoś do nich dorobił muzykę. Ale i tak jest nieźle, bo słowa do piosenki Wrocławskie tramwaje napisała pani Krystyna Wnukowska, a muzykę Jerzy Herald. Natomiast druga piosenka z muzyką pana profesora Jerzego Zabłockiego i ze słowami Lucjana Sochy, bardzo zasłużonego wrocławianina, który wymyślił, stworzył i przez parę lat prowadził najpiękniejsze święto w całej Polsce, mianowicie Święto Kwiatów. I to jest piosenka Uśmiech za uśmiech. Proszę Państwa, przed Państwem chór Piastuny.
niech spojrzysz raz, kraj mej matki, kraj rodzinny, kwitnie jak wiosenny sad. Kraj mej matki, kraj rodzinny, kwitnie jak wiosenny sad. Proszę Państwa, zwłaszcza proszę Pań, siądźcie Państwo, to mnie będzie lżej na sercu, że się nie męczycie na stojące. O ile ja mam serce w ogóle. Chyba mam, bo choruję ostatnio. Proszę Państwa, za chwilę będą kolejne utwory już śpiewane w takiej atmosferze kawiarnianej, powiedziałbym, aczkolwiek na stole skromnie dosyć. Ja się też wystraszyłem, myślałem, że to coś do picia, a to woda. Naprawdę ten kraj schodzi na psy. Proszę Państwa, czyli tak, kolejne utwory, jak już mówiłem, będą wykonywane na siedząco, za co Państwu serdecznie dziękuję. A z tym, co gadałem o Jurku, że on jest łasy taki na zaszczyty, to nieprawda, bardzo go lubię prywatnie. Chyba się podlizałem znowu. Dobra, proszę bardzo. Yeah.
Jestem złośliwym zoilem ani staruchem takim wrednym, ale na jedno chciałem zwrócić uwagę, że te trzy ostatnie piosenki powodują, że człowiek wierzy w to, że byli kiedyś poeci, którzy pisali teksty, bo teraz ta rasa ludzi wymiera powoli. Jest jeszcze paru, Jurek umie czasami coś napisać nawet. Paru jest takich twórców. Nie, to wystarczy, już mu klaskali się. To poza konkursem. No w każdym razie ja się ostatnio przeraziłem, bo jeden zespół młodzieżowy zachwycił mnie takim tekstem: te bomby nie lecą na Londyn, nie boję się tej trąby. Ni cholery nie zrozumiałem z tego, nie wiem o co chodzi. Bo kiedyś było tak, że musiał być jakiś poeta i kompozytor i w wyniku ich starań powstało no coś, co była w stanie zaśpiewać Ewa Demarczyk, moja ukochana, albo pani Irena Santor, moja ukochana. A w tej chwili dzięki telewizji na estradę wychodzi panienka dobrze przygotowana gimnastycznie, natomiast wokalnie ni cholery i za trzy dni jest gwiazdą. Dlatego taka inicjatywa jak chóry ten dzisiejszy, to chwyta nas za serce, bo oni umieją śpiewać, a to jest najważniejsze, bo nie trzeba lubić śpiewać. No, przy okazji ja się załapałem na drobne brawka, bardzo dziękuję. Chociaż drobne były, no ale niech będą. Proszę Państwa, z tego koncertu powstaną dwie płyty CD. Ja wiem już, że w sztabie Stinga jest popłoch, jak się dowiedział, że te płyty wyjdą, bo sprzedaż jego płyt na mordę polecą, to z całą pewnością. A one są znakomicie opracowane muzycznie, bo zrobił to Andrzej Walus, który jest genialnym akustykiem, a do tego facetem, który gra na wszystkich instrumentach, jakie istnieją, a nawet na trzech, które nie istnieją w ogóle. I to jest niebywałe osiągnięcie wokalne. Proszę Państwa, zespół wyjeżdża za granicę, chociaż po co wyjeżdżać za granicę, jak u nas jest tak pięknie. No ale czasami wyjeżdża za granicę i przygotowuje
takie niespodzianki, że w krajach, do których się udaje, a niektóre są nawet na mapie świata, to w tych krajach ma przygotowane utwory związane z tym krajem. I to bardzo dziwi tubylców, bo oni myślą, że my tylko umiemy jeść wieprzowinę. A my umiemy bardzo dużo ciekawych rzeczy. Także bardzo dobrze, że takie piosenki są przygotowywane, w większości aranżowane przez pana profesora Jerzego Zabłockiego. I teraz tak, pierwsza piosenka, którą, ale nie ostatnia, którą zaprezentuje zespół, to Makome Bali Bela Bimba. To chyba w jakimś języku esperanckim, bo takich, w ogóle nie ma takiego języka, ale oni to potrafią zaśpiewać, to jest zdumiewające. Albo na przykład Haydn Rosalind, to jest o różyczce polnej według Goethego. Ja znam twórczość Goethego, nawet na pamięć umiem utwór Rękawiczka pod tytułem For seinem Levengarten das Kampfspiel zu erwarten, das König Franz. Tekst dokładnie podałem, ale akcent mam prowansalski, tak? A oni będą to śpiewać. A kolejne dwie piosenki są w języku hiszpańskim. I to są konkretnie piosenki z kręgów kultury meksykańskiej, jeśli taka istnieje. Na pewno istnieje jakoś tam. I jedna z tych piosenek została twórczo wykorzystana w czasie okupacji. Teraz jest wojna, pamiętacie państwo taki piękny utwór, na różne tematy się śpiewało, kto teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Nawiasem mówiąc, nie wiem dlaczego przypomniał mi się dowcip z takiej książki Wojna warszawsko-niemiecka, mianowicie do szpitala przy Alejach Jerozolimskich wnoszą ciężko rannych żołnierzy niemieckich spod Stalingradu, a stoi wytworna pani i tłum takich łobuzów z Czerniakowa, którzy strasznie ubliżają tym nieszczęsnym żołnierzem, a ta pani mówi w pewnym momencie: ciszej panowie, ciszej, no co pani zwariowała, przecież to Niemcy. No właśnie, tak głośno panowie krzyczycie, że nie słychać jak jęczą. To niezbyt dobry jest pomysł na taki wieczór uroczysty. Celie to lindo, to oznacza śliczna panienka, no, przedstawiana jako wyimaginowany na ogół obraz, chociaż zdarzają się normalne. A druga to właśnie ta Teraz jest wojna, a potem będzie piosenka o zorzy, La Aurora. To jest piosenka pewnie włoska, bo oni tak w górnych rejestrach operują. Będzie też szanta śpiewana przez marynarzy na całym świecie. Wtedy rejsy trwały po pół roku, to gdyby nie śpiewali, to by zwariowali pewno, co niektórym się udało. A druga piosenka to znana piosenka francuska Cadet Roussel. To jest piosenka dla dzieci, ma kilkanaście zwrotek, tam się po kolei wymienia różne czynności, przedmioty i takie inne rzeczy, które Francuzowi wpadną do rąk. No i to teraz państwo będziecie śpiewali, a ja będę z uwagą się przysłuchiwał. I to tyle, co miałem na razie do powiedzenia i lepiej, żebym za dużo nie gadał. Już. Whoa!
Oh,
I took this fair maid for a walk. Bless you, young woman. I took this fair maid for a walk. I took this fair maid for a walk, and we had such a lot in talk. I'd go over and with you, fair maid. Fair Robin, fair Robin, since Robin's been by Rowan, I'd go over and with you, fair. Proszę Państwa, kolejnych utworów, które Państwo wykonają, dwie rzucają się w uszy, bo w oczy trudno, żeby się rzuciły. Jedna to jest piosenka z dawnej Jugosławii, której już nie ma. Boleję nad tym, bo to był piękny kraj szalonych ludzi. Lubiłem tam jeździć, bo wydawałem się przy nich normalny. Oni tak są nienormalni zupełnie. A druga to słynna gruzińska pieśń Suliko, Ostrzegam, to była ukochana piosenka niejakiego Soso Dżugaszwili, zwanego szerzej pod nazwiskiem Józef Stalin. On przedziwny gust miał ten pan. Mianowicie to on wymyślił, żeby symbolem pokoju był gołąb. Podczas kiedy profesor Lorenz, znany noblista austriacki, powiedział, że nie ma okrutniejszych ptaków na świecie niż gołębie, które w chwilach porywów miłosnych wydziobują sobie oczy i w ogóle są okropne, brudne,
takie szczury miejskie, no to nic dziwnego, że Stalin wymyślił to jako symbol pokoju. To tyle miałem tytułem propagandy coś do powiedzenia, a państwo będziecie śpiewać już bez podtekstów propagandowych.
Tak pięknie pan zaśpiewał, że przypomniała mi się anegdota, jak w czasach carskich do Petersburga przyjechał słynny bas włoski. Bas włoski. I po końcowym koncercie z trzeciej jaskółki ktoś krzyknął: brawo, Italianiec, o 3 oktawy niżej, niż ten Włoch był w stanie wyciągnąć. Natomiast sądząc po tym, jak panowie podnosili do góry te butelki, to macie jakieś wspomnienia z muzeów jugosłowiańskich, jak sądzę. Gratuluję, też byłem w paru, także wiem, jakie to fajne. A teraz rzeczywiście już Suliko, Suliko. Niestety przykry obowiązek zawiadomienia państwa, że to już finał jest. Zawsze to na mnie tak spada, nie wiadomo dlaczego. Ale jeszcze państwo wykonają jeszcze jeden utwór. Z prawdziwą przyjemnością zapowiadam, że jest to utwór ze słowami mojego przyjaciela Jerzego Skoczylasa. Proszę, ja potrafię nie być złośliwy. No.
Natomiast muzykę napisał profesor Jerzy Zabłocki i państwo go w tej chwili wykonają. Znam ten tekst. Może być, Jurek. Oh.
Dziękuję bardzo Państwu. Tak jak żeśmy się umawiali, długie oklaski. Proszę Państwa, już miałem wygłosić laudację pod adresem Państwa oraz zupełnie bezinteresownie podlizać się prezydentowi Sutrykowi, bo nie mam nic do załatwienia w swoim mieście, ale Heniek Macała mnie uprzedził, że jak będę się za bardzo starał zakończyć bez niego tego koncertu, to dojdzie między nami do konfliktu zbrojnego. Ja bym nawet to zaryzykował, ale on ma tylu zięciów i synów, że sam bym nie dał rady. To Heniu, proszę bardzo, wygłoś, co masz do powiedzenia. Ja tylko... Jeżeli chodzi o tą ostatnią pieśń, to muszę tak dopowiedzieć, bo dlaczego ona powstała? To jest właśnie dwie osoby, które to spowodowały. To jest właśnie Jarek Krause. Pokaż się, Jarek. ponieważ Solidarność Wrocławska była taka uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego Czesława do katedry. Zaproponowano nam, żeby nasz chór uświetnił tą uroczystość i żeby coś tam, no śpiewaliśmy w czasie mszy, ale jeszcze chodziło jakoś taką pieśń. No i ja wtedy byłem w sanatorium, ale tak myślę, ponieważ znałem tę melodię, ponieważ to była już melodia dawno nam znana, napisana przez profesora Zabłockiego, wtedy zadzwoniłem do Jurka Skoczyna, sam Jurek, potrzeba coś takiego napisać i tak tłumaczę co i jak, to wysłałem mu nuty tej pieśni. I wiecie, że to trwało po godzinie, już miałem jedną zwrotkę. Po dwóch godzinach, czy tam trzech, nie pamiętam, ale w każdym razie, bo w tym samym dniu dwie zwrotki były napisane i tą pieśń żeśmy zaśpiewali właśnie w katedrze wrocławskiej po raz pierwszy. Co mówię? Oj, księdza Jerzego Popiełuszki, no może słuchajcie, bo już dzisiaj jestem taki zmęczony, to mnie tyle kosztuje. Popiełuszki, a co ja powiedziałem? Księdza Jerzego Popiełuszki, tak. Proszę Państwa, jeżeli jest... Jestem już taki skołowany dzisiaj, bo to nas, ta uroczystość kosztuje dużo pracy już od wielu, wielu dni, także bo też robiliśmy dwa tygodnie temu nagrania tej płyty, także jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni tym wszystkim, ale dobrnęliśmy do końca, cieszę się bardzo. No. A teraz właśnie przyszła teraz pora na podziękowania i proszę Państwa, no chciałbym przede wszystkim podziękować tutaj naszemu prezydentowi Jackowi Sutrykowi, który nas tutaj wspiera, który nas bardzo często angażuje w swoje takie wydarzenia. Dzięki temu występujemy, nas ludzie oglądają, a nie ma naprawdę większej przyjemności dla amatorskiego chóru, bo to żadnych pieniędzy nie bierzemy, jak możemy być podziwiani przez publiczność. Także bardzo dziękujemy Panie Prezydencie za to dotychczasową współpracę. No, dziękujemy Wydziałowi Kultury, który właśnie też no, nas wspiera. Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu, który no, wspiera nas w czasie takich wyjazdów zagranicznych. Właśnie w Gruzji byliśmy właśnie dzięki temu, że delegacja Urzędu Marszałkowskiego chór zabrała ze sobą i tam żeśmy no, bawili Gruzinów no, i nawet stwierdzili, że zawsze było tak, że to gospodarze bawią, a tutaj było odwrotnie. Goście bawili właśnie oficjalną tą grupę. Chciałbym podziękować serdecznie za to, co się dzisiaj stało. Przede wszystkim no, też Stasiowi Szylcowi, mojemu przyjacielowi, którego znam od bardzo dawna. Żeśmy, pamiętam, amfiteatr kradli z Parku Kozanowskim, wjeździliśmy do Pracz. Huśtawki żeśmy no, robili dla dzieci. Tak no było. No mówię, było takich parę fajnych rzeczy i no, zaproponowałem to Staszkowi, żeby ten koncert poprowadził i cieszę się, że wziął. Także proszę Państwa, za to bardzo dziękuję. Dziękuję tutaj Andrzejowi Walusowi, bez którego no, tak znakomicie by to nie wyglądało. No dziękuję tutaj też no, mojemu synowi, który światła dzisiaj tu ustawił na ten koncert. Proszę Państwa, no a na koniec no, chciałem przede wszystkim podziękować Ewie Grygar, naszej koleżance,
która nas prowadzi. Pomimo, że jesteśmy, jak to Staszek powiedział, my panowie seniorzy, panie młode, bo powiem, że jak żeśmy ten chór zakładali 15 lat temu, 16, to żeśmy się nazwali, że to jest chór 50+. I niech tak dalej zostanie, chociaż 16 lat jesteśmy starsi. Myślę, że pan jest wam wroga i macha, żebyście przestali. Aha, tak, no. A przede wszystkim dziękuję tutaj moim koleżankom, moim kolegom, którzy no, tak w tej prezentacji było powiedziane, no, kochają śpiewać. To nie jest, one nie muszą, one przychodzą śpiewać. Wiadomo, że ta pandemia troszeczkę wprowadziła takich zmian. Było tak, że musieliśmy zawiesić próby i kiedy w miesiącu wrześniu wysłałem SMS-y do wszystkich, że trzeba wznowić próby, ponieważ chciałbym jednak w tym roku ten jubileusz przeprowadzić, bo jak nie w tym roku, to już go nie zrobimy, nie wiadomo kiedy. To powiem, że byłem naprawdę zbudowany, kiedy na spotkanie przyszli wszyscy. Wszyscy, bo chcieli właśnie i tak żeśmy w przeciągu tych 3 miesięcy, nawet bałem się, kiedy żeśmy przygotowali się do nagrania, to mówię, słuchajcie, my gorzej teraz śpiewamy niż 2 lata temu, kiedy byliśmy gotowi. No ale tak się żeśmy się zmobilizowali, że jednak ta płyta będzie wydana, żeśmy przy okazji nagrali podkłady, że będziemy mogli z tym programem występować tam w różnych miejscach, tam gdzie nas zaproszą. Chciałbym też podziękować, ponieważ to co tu dzisiaj było, to była uczta dla ducha, a teraz będzie zaraz uczta będzie dla ciała, także tutaj chciałbym też no, podziękować przede wszystkim mojej żonie, która tutaj o każdy drobiazg zadbała, o każdy kwiatek i tak dalej, jak Państwo zobaczycie. No i Pani Marysi, która też tutaj właśnie też to wszystko przygotowywała, co będziemy za chwileczkę no, konsumować. Nie wiem, czy podpowiedzcie. To jeszcze raz powtórzę, to myślałem, że Jola to słyszy, że no, w sposób szczególny dziękuję Joli, ponieważ mówię, to była uczta dla ducha, będzie uczta dla ciała i powiem wam, że no, dzięki temu, co tam będziemy za chwileczkę spożywali, to wszystko jest zasługa Joli, Marysi i tak dalej. Także dziękuję Jolu. Proszę Państwa, i dziękuję. Dziękuję naprawdę jeszcze raz wszystkim. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam. Chyba, że mi podpowiecie, komu jeszcze miałbym coś powiedzieć. No wiadomo, jeżeli chodzi o tych, o naszych solistów, dzisiaj Florek, ale też solistka Czesia, która w innych programach śpiewa solówki. Także kochani, wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I teraz poprosilibyśmy pana prezydenta, tak? Ala. A może tutaj? Dobry wieczór Państwu. Pani profesor, szanowni Państwo, duże gratulacje. Piękny koncert, godny tego wspaniałego jubileuszu. Wszak to, jak powiedział Stanisław Szelc, okrągła 16. rocznica funkcjonowania chóru. No właśnie, narrator filmu, jak ustaliliśmy, zastępujący dzisiaj Grażynę Torbicką, Stanisław Szelc, właściwie powiedział wszystko i pięknie ja już nie powiem o chórze, choć chciałbym. No, przecież należy zgodzić się z tym, o czym mówi pan Stanisław Szelc, bo wiedzą państwo, że jest członkiem jednego z dwóch najdłużej aktywnych artystycznie zespołów na świecie. Tym pierwszym zespołem jest oczywiście zespół Elita, mniejsza o ten drugi, ale dla porządku powiem, ale mogą go państwo nie znać, tam powstał w 1962 roku w Londynie, to jest Rolling Stones, ale także trudno w związku z tym nie zgodzić się z tym, o czym mówi Stanisław Szelc, ale tak całkiem na serio, to
To jest tak, że to jest zespół, który śpiewa, bo kocha muzykę, bo muzyka to dla członków zespołu jest pasja, to energia, to uśmiech, to wreszcie koleżeństwo, bo to, co jest ważne, a co, o czym mogliśmy się także przekonać na filmie, a ja podczas wielu spotkań z Piastunami, to, że łączą ich, no właśnie, poza tą wspólną pasją, to łączy ich także przyjaźń, łączy ich koleżeństwo. Ja chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że od 15 lat zdobicie muzycznie, ale nie tylko muzycznie, bo także poprzez to, jak wyglądacie, jakich strojów używacie podczas tych wszystkich wydarzeń. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, myślę, w imieniu nas wszystkich za to, że zdobicie tych wiele ważnych wydarzeń wrocławskich, ale jesteście także ambasadorami kultury polskiej, kultury wrocławskiej, no właśnie, i w regionie, i w Polsce, i za granicą. Za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować. A tak zastanawialiśmy się, co tutaj można dać zespołowi, który ma już wszystko, prawda? No i wymyśliliśmy, że damy, że jesteśmy wam oczywiście bezwzględnie za wszystko wdzięczni, ale tą wdzięczność chcielibyśmy wyrazić poprzez ten nasz wrocławski medal, który, do którego ja mam, myślę, nie tylko ja, dość duży sentyment, a który mówi wiele, oddaje z całą pewnością nasze uczucia i naszą wdzięczność, bo to my jesteśmy wam winni za to wszystko, co robicie, czyli po prostu medal zasłużony dla Wrocławia, tym razem dla całego takim gremio chóru kameralnego Piastuny. Dzięki. I jeszcze mam, jeżeli Państwo pozwolicie, na takie listy gratulacyjne na jubileusz 15-lecia, które chciałbym przekazać dla wszystkich członków chóru, raz jeszcze z dużymi podziękowaniami, dużymi gratulacjami. Czy ja mogę? Pani Marii Antończak. Dalej, dla pani Danuty Dzikielewskiej. Dziękuję bardzo. Dla pana Edmunda Dzikielewskiego. Stanął koło żony. Bał się, stanął koło żony. No dobrze. Tak, tyle lat. Dla pana Wiesława Fankiewicza. Nie ma. Dla pana Romana Grabowskiego. Też chory. Dobrze. Ale pamiętamy o nich. Dla pana Lesława Grodzickiego. Tak jest. Dla pani Ewy Grygar. Dla pani Magdaleny Karpińskiej. Ale brawa, oczywiście. Dla pani Violetty Koc-Aleksandrowicz. Tak. Dla Mariana Korzeńca. Nie ma pana Mariana. Dobrze. Dla Lucyny Kowalik. Pani Lucyno. Tak jest. Dla pani Haliny Kowalskiej. Nie ma pani Haliny. Dla pani Barbary Kruk. Dobrze. Dla Floriana Kublika. Dla Bolesława Majewskiego. Jest pan. Dla pani Małgorzaty Maślanki.
dla Krystyny Matusewicz. Pani Krystyna, nie ma. Dobrze. Niedobrze. Dla Janusza Matuszewicza. Tak jest. Dla Czesławy Nowak. Dla Wandy Otorowskiej. Dla Janusza Rabiegi. Dla Ryszarda Rękasa. Dla Jolanty Such. Nie ma pani. Ty, Jola, masz najwięcej dyplomów, wygląda na to. Dla Wiesławy Wilczyńskiej. Dla Marka Wilka. No i to nie jest żadne zaskoczenie ani niespodzianka. Znają państwo te osoby z całą pewnością. Jolanta Macała i Henryk Macała. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, no teraz zapraszamy właśnie na drugą stronę, drugą salę, na takie, na lampkę wina i skromny poczęstunek. La la la. La la la. Proszę państwa, ja tylko mam taką informację, że tutaj na sali jest właśnie wystawa poświęcona z naszych, powiedzmy, 15 lat nie, ale ostatnich 10 prawie tak, także zapraszamy. Chcieliśmy państwu też powiedzieć, że pan Stanisław Szelc, o czym państwo w ogóle na pewno nie wiecie i nie przypuszczaliście, kiedyś był dyrektorem Domów Kultury Fabryczna, naprawdę, i szefem właśnie mojego męża, stąd się znają. Te opowieści o nim jako dyrektorze to jest naprawdę historia, więc bardzo serdecznie zapraszamy, a poza tym właśnie tutaj nie padło to, a myślę, że bardzo powinno, czyli to, że my śpiewamy te 15 lat w Chórze Piastuny, to jest tylko taka namiastka śpiewania tego zespołu w ogóle, bo wcześniej, prawie 50 lat temu, ten zespół zaczynał właśnie w reprezentacyjnym dolnośląskim Zespole Pieśni i Tańca Wrocław i nie byłoby tych efektów, które państwo dzisiaj widzicie, naszego śpiewania, gdyby nie ten zespół właśnie. Proszę państwa, bo... Aha, o, dobrze. Dzień dobry państwu, ja minutkę zajmę. Pan Stanisław Szelc powiedział, że tu jest, czy Heniu powiedziałeś 50 plus, panie młode, panowie starsi. 15 lat to jeszcze niedojrzałość, proszę państwa, także czekamy na 18, 20 i tak dalej. Ja podziwiam państwa młode głosy, naprawdę, bo często w dojrzałych chórach słychać tę dojrzałość, a państwa fałdy głosowe i to, co robi pani profesor Ewa Grygar, ja nie wiem, jak ona to robi, chociaż ja jestem emisjonistką i powinnam to wiedzieć, ale naprawdę ja jestem fanką, podziwiam od wielu lat zespół i tutaj w imieniu Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, którego mam przyjemność być prezesem, takie życzenia z okazji jubileuszu 15-lecia dla chóru. Życzymy niesłabnącej motywacji do kontynuowania śpiewaczej pasji oraz wielu artystycznych uniesień. Niech dalsze lata działalności chóru wieńczone będą kolejnymi sukcesami, a życzliwość słuchaczy niech wam towarzyszy w następnych latach. Wielu wspaniałych lat artystycznej działalności. Wszystkiego dobrego i mały prezent.
I też jeszcze dodam, pan prezydent nie widział naszej wystawy, ale na ostatnim zdjęciu tej wystawy jest pan prezydent, który wznosi szampana, ale to były szampany przy okazji jubileuszy par małżeńskich zrobiony w ratuszu. Natomiast zapraszamy państwa na następną salę, aby do 20. Tak jest napisane na tym zdjęciu, kochani. Więc na razie my mamy krótkie odcinki, więc już mamy 16, oby do 20. Zapraszamy państwa. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami dzisiaj. Ja jeszcze tylko też dodam, bo zapomniałem, kochani, bo z dzisiejszego koncertu są nagrane tutaj utwory. W ogóle będzie płyta wypalona, bo mamy już matkę zrobioną, jak to się nazywa, matka się nazywa, tak? Te zdjęcie, te pierwsze płyty będą wypalone, bo dzisiejszy koncert to jeszcze nie były wszystkie piosenki, ale nie chcieliśmy państwa zanudzać. Po prostu kilka piosenek zostało jednak no, na płycie tej głównej, tej będą podstawowej, a dzisiaj nie było ich. Ale tu jest taką dedykacją Jackowi Sutrykowi, prezydentowi Wrocławia, ze specjalnym podziękowaniami za wsparcie. Chór Piastuny, to jest właśnie ta płyta z dzisiejszymi piosenkami oraz prezentacja, którą żeście państwo dzisiaj oglądali. Może tu sobie, proszę sobie włożyć to do torebki. No. I kochani, dziękujemy bardzo. Zapraszamy na drugą stronę teraz na poczęstunek.